się pojawi tutaj obok mnie za chwilę i będzie opowiadał o tych zacnych postaciach szlachetnych, z pewnością zna pewną panią, która mieszka w tym właśnie Kiryat Białystok, Coszka Halperin. Wyobraźcie sobie, kiedy ją poznałem po raz pierwszy raz, była no, lecimą panią, ale jeszcze aktywną zawodowo. Prowadziła sklep mięsny, którym zaopatrywa i zapatrują się, mam nadzieję, wszyscy mieszkańcy Jehud, czyli tej miejscowości, w której znajduje się Kiryat Białystok. Jej dom wyjątkowo uroczy. Mam nadzieję, że Zbigniew to potwierdzi, że w pewnym momencie prowadzi mnie do pokoju, a w tym pokoju, proszę Państwa, polskie kryształy, polskie makatki, polskie poduszki i tak dalej. I kiedy on mi to pokazuje, tak miło, ja mówię, Zoszka, a to co mówi? No, nie wszystkim się to podoba, może im się nie podoba, ale to mi przypomina Polskę, to jest to. I wiecie co Państwo, tam cały czas zawsze mieszkał ktoś, ona mu załatwiała pracę, pracował ktoś z Brańska. To był jej dług za to, że paru obywateli Brańska zachowało się szlachetnie i uratowało jej życie. Zbigniew Romanik. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, organizatorom dziękuję za zaproszenie. I jeszcze Pani Soszanie tylko dodam, bo może nie będzie okazji. W Izraelu nazywana ona jest polską matką. Rzeczywiście bardzo dużo pomaga Polakom. W kontekście jest jeszcze, proszę Państwa, jedna tragedia. Nie obwinia wszystkich Polaków za mnie. W 1947 roku jeden z Polaków w celach rabunkowych już po wojnie zabił jej ojca. Ale ona nie obwinia wszystkich Polaków. To był bandyta. Proszę Państwa, i dalej niesie tą pomoc. Wracam do tematu. Rzecz będzie o tzw. sprawiedliwie wśród narodu świata. Zdawałoby się, że jest to zagadnienie znane i doceniane. Obecnie modne jest ukazywanie szeroko pojmowanej zagłady Żydów, przytłaczającej wartościami. Znacznie ciszej mówi się o bohaterstwie. Powstają pytania. Jakie przesłanie mamy dać przyszłym pokoleniom? To o wojennej ludzkiej małości i podłości, czy o nadziei i bohaterstwie? Czy nadal należy dzielić całą, równoległą prawdę na dwie części, w wyniku czego powstają półprawdy, w efekcie zakurzające w przekazie publicystycznym i naukowym pełny, rzeczywisty obraz okupacyjny? To tylko taka drobna refleksja. Zasadniczo w założeniu faszystowskim każdy Żyd musiał zginąć. A żeby przeżyć okupację niemiecką, musiał znać lub zaufać jakiemuś chrześcijanowi, u którego mógłby się schronić. Jednak przyjęcie Żyda pod swój dach nie było tylko aktem dobrej woli, bo wiązało się z wielkim ryzykiem i posiadanymi możliwościami. Po stronie żydowskiej był jeszcze jeden istotny element, o którym za chwilę. Zazwyczaj do uratowania jednej osoby przyczyniało się od kilku do kilkunastu osób. W brańskim getcie okupanci odizolowali około 2000-2100 Żydów. O mającej nastąpić likwidacji getta na początku listopada 1942 roku wiedziano kilka dni wcześniej od lokalnej placówki Armii Krajowej i od Jerucha Madana, handlarza przybyłego z białostockiego getta, aby zakupić żywność. Próbę przeżycia w Brańsku i w okolicach podjęło około 300, może nieco więcej Żydów, czyli około 14-16%. Pozostali byli przeświadczeni o słuszności słów rabina Yitzhaka Zewa Zuckermana, który żegnając się przemawiał do wspólnoty słowami. Cytuję za Sefer Hazikaron Brains, za tą księgą pamięci. Wyrok wydano w niebie. Musimy umrzeć. Życzę, aby ci, którzy przeżyją, przekazali światu nasze cierpienie. We wspomnieniach Zewa Gordę, który chciał ukryć w getcie razem z swego ojca, ale ten odpowiedział: nie, moje dziecko, ja chcę umrzeć ze wszystkimi brańskimi Żydami. Inni, którzy przeżyli w 1948 roku, twierdzili, że ukochani i wierni w życiu i śmierci nie rozdzielali się. Przygotowano kryjówki u zaprzyjaźnionych katolików. Nikt nie chciał z nich skorzystać. Szli umierać razem ze wszystkimi. Oby nikt nigdy na świecie nie musiał stawać przed takimi dylematami, jakie mieli wówczas Żydzi. Nam się tylko zdaje, że my je rozumiemy, ale zapewniam, iż tak nie jest. Zdarzały się wówczas także niegodne postawy, tak żydowskiej policji getowej,
jak i niektórych chrześcijan obawiających się represji oznajmionych w niemieckich obwieszczeniach o grożącej karze śmierci, a także z niskich pobudek, które zostały już opisane w wielu pracowaniach. Nie mówi się o tragicznym czynie przewodniczącego Juderatu Isiai Cukierze, który na terenie getta wskazał Niemcom kryjówki kilkudziesięciu rodaków z tych 300-340, którzy podjęli próbę ratowania się. Ostatecznie w Brańskiej okolicy wojnę przeżyło 67 Żydów, a kolejnych 9 na terenie Związku Sowieckiego. Dużo to czy mało? Oczywiście w takich przypadkach zawsze jest za mało. Jednak porównując z innymi ośrodkami w regionie, jest to liczba bardzo duża. Z około 300-340, którzy podjęli próbę przeżycia, uratowanie 67 to bardzo duży wysiłek. Zwłaszcza, że z porównywalnych lub większych skupisk w regionie przeżyło zaledwie po kilkanaście osób. Wyjątkiem może być tu jeszcze Ciechanowiec. Zdawałoby się, że liczba uratowanych rzutuje na liczbę oznaczonych. To jednak zbyt wielkie uproszczenie, bo Białystok, w którym mieszkało ponad 40 tysięcy Żydów, a uratowało się podobno kilka tysięcy z nich, ma mniejszą liczbę oznaczonych jak mały Brańsk. Podobnie Ciechanowiec, Brański i Białystok mają czwartą część wszystkich przyznanych wyróżnień w regionie, których jest ponad 80. Na terenie obecnego województwa miasto i gmina Brańsk to jest 13 medali, w tym 8 z miasta i 5 z terenu. Dla przykładu Białystok ma 7, Łomża 3, Tykocin 3, Rajdu 2, Boczki 1, Łapy 1, Jedwabne, a w zasadzie mała miejscowość pod Jedwabnym i jedno wyróżnienie. Proszę więc nie dziwić się mojemu sloganowi sprzed 20 lat. Brańsk – miasto sprawiedliwe. Prawie 28 tysięcy sprawiedliwych na świecie, Polacy otrzymali pośród nich aż 7 tysięcy wyróżnień, czyli co czwarty wyróżniony jest Polakiem. Polska i Holandia mają niemal połowę wszystkich medali przyznanych ludziom z 51 krajów. Medale i dyplomy należy traktować jako symbol dla danej koniunktury, gdyż wielu ogromnie zasłużonych, w tym tych, co ratując oddanie życie, nie otrzymało takich wyróżnień. Medale wręcza się dopiero od 1963 roku, czyli w momencie, gdy wielu uratowanych już nie żyło, a to ich potwierdzenie jest wymagane przy przyznaniu medalu. Z uratowaniem życia nie mógł się wiązać też zysk materialny wybawcy. Procedura przyznawania medali jest uznaniowa. Nie zawsze prości Żydzi pochodzący z Polski chcieli przechodzić biurokrację. Część nie doceniała tego wyróżnienia. Było jeszcze wiele innych czynników, dla których medale otrzymywali nieliczni. Czas na przypomnienie nazwisk, których przyznano wyróżnienia. Sobolescy dopiero w 1987 roku. Potem Kozłowscy, Gołębieccy, Kamińscy, Janina Wolińska, Miśpiewicze, Popławscy, Klinicy, Wilińscy, Kołoszko, Krawczykowicze, Laskowscy i Sobolescy. Nie można zapomnieć, że za niesienie pomocy Żydom Niemcy zamordowali 55-letnią Walentynę Jakubowską z kolonii Popławy i w obozie koncentracyjnym Antoniego Oleńskiego za Krzyżmur. Za pomaganie Żydom i zbiegłym jeńcom sowieckim zamordowano księdza Henryka Piotrowskiego z Brańska. Nastoletnią Halinę Ostrowską z kolonii Brańsk. Natomiast matka i ciotka zostały przez Niemców spalone w domu, który otoczono i podpalono. Kilka osób więziono. Rodzina Gołębieckiej z kolonii Brańskiej traciła dom i musiała się ukrywać, tak jak rodzina Antoniego Danielczuka z kolonii wsi Pace. Żadna z tych osób nie została wyróżniona. W rozmowach z Żydami z Brańska udało się ustalić i potwierdzić niesioną pomoc przez kilkadziesiąt innych osób. Dlaczego z Brańska wywodzi się Lewicy Sprawiedliwych z całego regionu? Taki miał być główny wątek mojej wypowiedzi. A jest to problem bardzo złożony. Elementy, które osłabiały niesioną pomoc, to tradycyjne izolowanie się Żydów od chrześcijan, monopolizowanie handlu i rzemiosła w miasteczkach oraz wsiach, rozwój pośród chrześcijan idei skrajnie narodowej w Europie i w Polsce oraz uwikłanie w to części duchowieństwa, niski poziom edukacji i zamożności, jest to pozostałość po rozbiorach, angażowanie się części społeczeństwa żydowskiego we współpracę z bolszewikami w latach 39-41, co utrwaliło mit Żydokomuny, wyeliminowanie polskich elit przez Niemców i bolszewików, obozy, zsyłki, mordy, przeświadczenie o wspólnej konieczności podnoszenia losu przez społeczność żydowską,
brak zaplecza rodzinnego, powszechnego, przyjacielskiego w terenie. Niemieckie przepisy okaże śmierć za pomaganie i faktyczne stosowanie terroru. Niskie morale części społeczeństwa obu nacji. Skłonności osobowościowe, wpływy okupacji ideologii. Naniesioną pomoc, pozytywny wpływ miał chęć ratowania się części Żydów, nawet głośne obrastania ze wspólnotą, znajomości pośród Polaków, kontakty handlowe, sąsiedzkie i inne, kazanie proboszcza pańskiego księdza Bolesława Czarkowskiego, ganiącego negatywne zachowania w stosunku do Żydów, gdy należy do nich, cytuję, wyciągnąć pomocną dłoń. I księdza Józefa Kwarki i Kariusza, który na lekcjach katechezy przerabia w tym czasie tematy o miłosierdziu, dzięki nim się zachowały. A przede wszystkim osobiście wyszukiwał parafian, u których ukrywał uciekinierów z getta oraz przestrzegał niebezpieczeństwa. Zaufanie Żydów do ukrywających ich chrześcijan, którzy kierowali się głównie tym, że znali się, a także pomocą bliźniemu zgodnie z zasadami chrześcijaństwa i obruchami człowieczeństwa. Cechy osobowościowe, skłonność do altruizmu. Interesującym elementem jest fakt utrzymywania handlu getta z rolnikami Brańska i okolic, co już w czasie okupacji zacieśniło pewne kontakty. Część żywności z Brańska dostarczali nawet do getta w Białymstoku. Pytają uratowanych, czy w odmiennej sytuacji zdobyliby się na gest, jakiego doznali. Odpowiadano mi, nie, lub milczano. Niesiono pomoc wiązała się nieraz z dylematami po obu stronach. Niektóre są tak okropne, że postanowiłem tutaj nie przytaczać. Sprawiedliwi zapytani o powody pomocy odpowiadali. Maria Kołoszko. Nie zastanawialiśmy się, kto Żyd, kto nie. Przed wojną współpracowali z Brojder w produkcji kół do wozów. Anna Kołoniecka mówiła, moja mama Zuzanna miała serce miękkie i zawsze litowała się nad każdym. A tu jak zobaczyła tu tych, co później jak posto przyszli. Janina Wojska, farmaceutka, jedna z nielicznych, która pozostała w czasie okupacji z elit intelektualnych tego miasteczka, to pozostałe zostały zgładzone lub wiezione na Syberię, podkreślała, że mimo strachu nie umiała odmówić pomocy drugiemu człowiekowi, sąsiadowi. Krawczykowicze znali się z Finkelsteinami, mieszkańcy tej samej ulicy. Sprzedawali Żydom rybę na przetrzebasy. Nikodem Miśkiewicz uczył się wszystkiego rzemiosła u Żyda Wolfa Golda. Razem z żoną ukrywali się u Miśkiewiczu ponad rok. Zofia Sobolewski-Grzewiecka twierdziła, że Izrael Brenner był synem sąsiadki zaprzyjaźnionej z nami przed wojną, która obszywała nas, a my jej za to dawaliśmy mleko. Dzisiaj wydaje się takie proste i oczywiste. Wówczas jednak był to heroizm, na którym nie wielu było stać. Bo kto z nas zaryzykowałby życie swoje i życie swoich bliskich dla kogoś obcego, innej narodowości i wyznania? Sprawiedliwy obecnie stanowić pewien ponadczasowy wzór postaw jako nadzieja dla świata, dla życia. Pamiętajmy, Hasid Łomot Haolam, kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Jak głosi napis na dyplomie przyznawanym sprawiedliwym. Pamiętajmy też, że ratowani to również wielcy bohaterzy tamtych czasów. Każdy z nich miał wolę i swój sposób na przetrwanie, a na ich drodze znaleźli się dobrzy ludzie. Oczywiście nie odpowiedziałem w pełni na pytanie postawione przez organizatorów. Być może jeszcze będzie okazja, by szerzej o tym pomówić. Dzisiejsze słowa to dostęp do szerszych rozważań. Dziękuję Państwu za uwagę. Ja dzisiaj rano zadzwoniłam do córki właśnie jednej takiej osoby z Brańska. Jej tato był aptekarzem w Brańsku. To był Eugeniusz Szunejko. I pani Janina Tarasow się tak wzruszyła z rana w rozmowie ze mną przez telefon. Zaczęła mi opowiadać różne swoje historie o tym, co pamięta, bo była wtedy małym dzieckiem, ale wzruszyła się, już ustaliliśmy, że przyjedzie tutaj, że ktoś ją przywiezie, ale po prostu tak się wzruszyła, że jej podskoczyło ciśnienie, no i musieliśmy tę wizytę odłożyć, co oczywiście żałuję, ale Eugeniusz Szynejko, jej tato, ratował Żydów, był aptekarzem.
a mała Janina pamięta jeszcze swoją żydowską niagę w osiem.